Bardzo miło gościć Państwa na kolejnym Dela Talks. Dzisiaj będziemy mówili o kompetencjach cyfrowych. Kompetencjach cyfrowych małych i średnich przedsiębiorstw. Na początku krótkie zagajenie. Chciałam się tak podpytać, czy może ktoś z Państwa uważa, że Polska powinna budować swoje przewagi konkurencyjne na rynkach Unii Europejskiej, czy też na świecie, poprzez na przykład niskie płace? Nie. No. A może powinna budować przewagi konkurencyjne poprzez niskie płace, ale również podnoszenie ciągłe efektywności pracowników? Czy też nie, prawda? Generalnie to jest to, co się obecnie dzieje. Znaczy właśnie w ten sposób my wypracowujemy wzrost gospodarczy i my obecnie wypracowujemy naszą pozycję eksportową, nasze przewagi konkurencyjne zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i poza tymi rynkami. Przy czym ta sytuacja nie może trwać zbyt długo, jak się wszyscy domyślamy. Znaczy generalnie chyba jej nie chcemy. A tymczasem Unia Europejska przyjmuje zupełnie inną strategię, właśnie wprowadzając jednolity rynek wewnętrzny. Ta strategia przede wszystkim bazuje na tym, że poprzez wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, jak generalnie poprzez możliwości, jakie obecnie daje postęp technologiczny, internet, właśnie też narzędzia cyfrowe, żeby wykorzystywać, żeby spróbować lepiej zarządzać, lepiej, efektywniej docierać do odbiorców na rynku Unii Europejskiej, to jest około 400-500 milionów obywateli, jak również, żeby lepiej, bazując na tym zmieniającym się systemie, lepiej znaleźć się na świecie, na rynkach światowych, lepiej odnaleźć swoją pozycję na rynkach globalnych. O co chodzi tak naprawdę? Mianowicie w tym momencie jesteśmy na przededniu znoszenia barier, które związane są już nie tylko z cłami, czy z takim fizycznym przepływem towarów, osób czy usług, ale jeszcze dodatkowo związane są z wszystkim, co wirtualną rzeczywistością, ale też z komunikacją, z nowym sposobem zarządzania i docieraniem do nowych rynków i nowych klientów i utrzymywaniem tych rynków i klientów. Jeżeli byśmy mieli mówić tutaj z tej perspektywy o efektach tak naprawdę ekonomicznych, to chodzi o to, że nagle zaczną się otwierać na nowo i w zupełnie innym wymiarze rynki państw należących do Unii Europejskiej. W momencie, kiedy one zaczną się otwierać, te firmy, które będą w stanie wykorzystać swój potencjał, postawy, które będą obniżać średnie koszty, będą mogły korzystać ze skali produkcji, korzyści skali. I w tym momencie my jako konsumenci, czy my jako odbiorcy będziemy mieli więcej dobrej jakości tu, będziemy mieli większą informację o tych dobrach, będziemy w stanie do nich lepiej dotrzeć, będą to dobra tańsze, dobra towary, usługi, one będą tańsze, ale z drugiej strony nasze firmy będą w pewnym sensie, można powiedzieć, zagrożone, znaczy po prostu zwiększy się konkurencja, również na rynku polskim. I dalsze utrzymywanie tej strategii przewag konkurencyjnych, która bazuje na niższych płacach, na podwyższeniu tej efektywności pracowników, nie sprawdzi się. I jedyne, co będzie można zrobić, no to faktycznie wykorzystać te możliwości, jakie daje rynek cyfrowy, jak również technologie cyfrowe, na to, żeby również wziąć udział jak gdyby w budowaniu tej nowej rzeczywistości europejskiej, która nastąpi w najbliższych latach. Przewagi te przede wszystkim będziemy budować, czy będziemy mieli szansę budować na kompetencjach cyfrowych. W związku z czym stajemy przed pytaniem takim podstawowym, no, czy my w ogóle mamy szansę zbudować te przewagi na kompetencjach cyfrowych? Znaczy, na ile my tak naprawdę opanowaliśmy tą sferę cyfrową, my jako przedsiębiorstwa. I stąd też nasz raport i próba porównania Polski do Unii Europejskiej, w kontekście nowej i starej Unii. Zapraszam do wysłuchania. Raport przedstawi Jarosława Korka Remata. Doktor Śledzieska przedstawiła kontekst. A ten kontekst miał powiedzieć, dlaczego w ogóle zajmowali się kompetencjami z problemu przedsiębiorstw, przedsiębiorców,
i pracowników jest istotny. I my stawiamy taką wstępną hipotezę, że jest on istotny głównie z tego powodu, że w tym momencie dramatycznie zmieniają się warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego jeszcze bardziej uwypukla fakt, że w tym momencie nie działamy w warunkach gospodarki cyfrowej i w warunkach gospodarki niecyfrowej, tylko działamy w warunkach gospodarki, która jest w każdym aspekcie swojej działalności musi angażować rozmaite zasoby, wiedzę, umiejętności i kompetencje cyfrowe. W tym raporcie wykorzystaliśmy tak naprawdę dość proste i powszechnie dostępne dane. Opieraliśmy się przede wszystkim na danych, które udostępniła Komisja Europejska w ramach Eurostatu i w ramach Digital Economy and Society Index, który będzie w trakcie tego wystąpienia figurował jako wersji. Ten indeks jest oparty na badaniach reprezentatywnych z każdego poszczególnego kraju Unii Europejskiej. Jest on o tyle wygodny, że pozwala na dość ładne porównania pomiędzy poszczególnymi krajami. Pozwala też na porównania niespecyficzne branżowo. To znaczy my możemy wykluczyć ze swojego myślenia o kompetencjach przedsiębiorstw to, do której branży gospodarczej te przedsiębiorstwa należą, ponieważ kompetencje cyfrowe zasadniczo dotyczą tych obszarów działalności, które są istotne dla każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o utrzymywanie kontaktów z klientami, jeżeli chodzi o utrzymywanie kontaktów z kontrahentami, jeżeli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwem. W naszym raporcie zastosowaliśmy stosunkowo prostą mapę. Polska jest zazwyczaj zaznaczona na czerwono. Widzicie Państwo to mieli, że kraje Unii Europejskiej, tak zwanej starej Unii Europejskiej są zaznaczone na granatowo. Polska jest zaznaczona na czerwono, natomiast nowi członkowie Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski, te 12 krajów, jest zaznaczona na szaro, tak żebyście Państwo wiedzieli, co oglądacie. Na całe szczęście moje zadanie jest o tyle proste, że te dane mówią niemalże same za siebie. Komentarz jest prawie że nieistotny. Z tych danych wynika bardzo smutna konstatacja. To znaczy my żyjemy w kraju, który jest w bardzo słabym stopniu ucyfrowiony. Mamy słabo ucyfrowione społeczeństwo, mamy słabo ucyfrowioną gospodarkę. Jak Państwo widzicie, jeżeli porównamy indeks DESI dla państw Unii Europejskiej na rok 2014, to Polska lokuje się w szarym ogonie Unii Europejskiej. Jesteśmy na 23. miejscu w Unii Europejskiej. Jak Państwo widzicie, szczególnie odbiegamy od poziomu Unii Europejskiej w dwóch obszarach. Przede wszystkim w obszarze kapitału ludzkiego, wprowadzenia technologii cyfrowych. Te dwa obszary będę omawiała bardziej szczegółowo. Natomiast zauważcie Państwo, że jest jednak też pewien obszar, który nie jest aż tak źle. I to jest obszar cyfryzacji usług publicznych. I to z całą pewnością jest też taka rzecz, o której warto pamiętać. Warto pamiętać również w kontekście tego, w jaki sposób stymulować cyfryzację Polski. Jeżeli chodzi o słabość wdrażania technologii cyfrowych, to przyjrzeliśmy się wdrażaniu takich technologii, które, tak jak wspominałam wcześniej, są istotne z perspektywy zarządzania firmą, sterowania relacjami z klientami, relacjami z kontrahentami i zwiększania efektywności procesów w firmie. I zwróciliśmy uwagę na takie składniki jak elektroniczna wymiana danych, wykorzystanie mediów społecznościowych, przyjmowanie i wysyłanie e-faktur, korzystanie z chmury obliczeniowej i wreszcie uczestnictwo w e-handlu. Tu już te wstępne dane pokazują, że w zasadzie niemalże we wszystkich tych obszarach Polska odstaje. I to odstaje nie tylko od krajów tak zwanej starej Unii, ale również lokuje się dość niepozytywnie na tle nowych krajów członkowskich. Ale zacznijmy od aspektów optymistycznych. Są dwa takie obszary, w których polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią gro wszystkich polskich przedsiębiorstw, radzą sobie nie najgorzej. To przede wszystkim jest kwestia zakładania stron internetowych. Zasadniczo małe i średnie polskie przedsiębiorstwa mają strony internetowe. 64% polskich małych i średnich przedsiębiorstw posiada takie strony. Oczywiście kwestią zupełnie inną jest, jak te strony są prowadzone, jak bardzo one są nowoczesne i do czego te strony są wykorzystane.
dane. Za chwilę pokażę Państwu dane dotyczące e-handlu i te dane jakby dość mocno weryfikują ten optymistyczny aspekt tego, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają stronę internetową. Drugi taki pozytywny aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw to jest fakt, że korzystają one z elektronicznej wymiany danych z partnerami zewnętrznymi. Tu jak Państwo przyjrzycie się temu, jak to wygląda na tle innych krajów europejskich, to zauważycie Państwo, że na tle w zasadzie całej Unii Europejskiej zarówno zautomatyzowana, jak i niezautomatyzowana elektroniczna wymiana danych w przypadku polskich przedsiębiorstw przedstawia się całkiem nieźle. I to może być, jak powiedziała to bardzo ładnie profesor Giza, dowód na to, że jak Polak chce, to potrafi. To znaczy, że jeżeli w przypadku MSP zaistnieją pewne warunki, systemy zachęt czy pewien przymus podjęcia pewnej działalności i wdrożenia się pewne technologie cyfrowe, to potrafią one to zrobić. Natomiast teraz pokażmy te dane, które świadczą o tym, że polskie MSP nie do końca potrafią wdrażać technologie cyfrowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o utrzymywanie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że MSP nie potrafią korzystać z mediów społecznościowych. Tu najbardziej rażąca jest luka pomiędzy polskimi MSP a pozostałymi europejskimi MSP, jeżeli chodzi o korzystanie sieci społecznościowych. Tu jak Państwo widzicie, to jest rzeczywiście bardzo duża różnica. Tymczasem to jest jeden z kluczowych czynników sukcesu obecności w mediach społecznościowych dla MSP. W 2010 roku Lewiatan, na zlecenie Lewiatana były zrobione takie badania, które pokazywały, że wówczas, a było to 5 lat temu, obecność firmy w tych sieciach społecznościowych znacząco zwiększa liczbę zatrudnianych pracowników, ale też zwiększa zyski tej firmy i zwiększa efektywność jej działania. Tu macie Państwo podział na branże i możecie zaobserwować, w których branżach to wykorzystywanie mediów społecznościowych wygląda najgorzej. Kasia, może skomentujesz ten wykres jakoś bardziej szczegółowo? Znaczy generalnie to jest lewa i prawa oś, więc problem polega czasami na tym odczytywaniu. Te słupki należy odczytywać od lewej strony, czyli to są po prostu udziały przedsiębiorstw, które w danej branży wykorzystują media społecznościowe. I widzimy tutaj, że na przykład w szczególności jakby aktywne jest branża informatyka i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia. Co prawdopodobnie jest związane w szczególności w przypadku zakwaterowania i gastronomii z efektem tzw. Euro 2012. Natomiast od lewej strony patrzymy, analizując ten wykres liniowy już, tak, czyli ten niebieski, i ona mówi o tym, jak z kolei, jaka jest różnica w punktach procentowych pomiędzy udziałem średnim państw Unii Europejskiej, tych przedsiębiorstw, które wykorzystują te media społecznościowe, a udziałem Polski. Tak? I tutaj minus oznacza, że gdyby pokazuje nam tę lukę. I te największe luki, jak widać, mamy właśnie w waga handlu. Dalej, w działalności naukowej, nie wiem, znaczy profesjonalnej, oraz jeżeli chodzi o administrowanie. I tutaj też możemy zwrócić uwagę na to, że właśnie w tej zakwaterowaniu gastronomii na przykład specjalnie się nie różnimy, już jesteśmy koło zera, tak? Czyli nie różnimy się na przykład od tej średniej Unii Europejskiej. Polskie MSP nie wykorzystują też potencjału rozmaitych systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie. My w badaniu zwróciliśmy uwagę na dwie klasy systemów informatycznych, na ERP i CRM. I tu, jak Państwo widzicie, Polska co prawda nie odbiega aż tak silnie od krajów członkowskich, natomiast znacząco pozostaje w tyle za krajami starej Unii. Dobrze, jak zauważycie Państwo, polskie przedsiębiorstwa nie korzystają również z możliwości chmur obliczeniowych.
też widać, jak duża jest to różnica w porównaniu do również do krajów, nowych krajów członkowskich. Przypomnieliśmy również przyczyny, dla których polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie korzystają z tej usługi. Jak Państwo widzicie, przede wszystkim znaczenie ma niepewność co do prawa i niepewność co do lokalizacji. Duże znaczenie ma również niewystarczająca wiedza, co bardzo dobrze wpisuje nam się w tezę, że polskie MSP są stosunkowo zachowawcze i nastawione raczej na utrzymanie się na rynku, a nie na rozwój. Ciekawa kwestia dotyczy e-faktur. Ponieważ polskie MSP przyjmują e-faktury, natomiast ich nie wysyłają i ta różnica też jest bardzo rażąca na tle krajów zarówno starej Unii Europejskiej, jak i krajów, nowych krajów członkowskich. No i wreszcie kwestia zdecydowanie najważniejsza. Polskie MSP w niewielkim stopniu angażują się w e-handel. Jak Państwo widzicie, również jest to rażąca różnica na tle krajów, nowych krajów członkowskich. Niewielki odsetek polskich firm akceptuje płatności online przez stronę internetową. Jeszcze mniejszy odsetek polskich firm sprzedaje na rynki europejskie. No i wreszcie w naszym raporcie próbowaliśmy się wstępnie zastanowić się nad tym, skąd wynika tak niski poziom ucyfrowienia polskich MSP. Pierwsza odpowiedź, która się narzuca niemalże samoistnie, to jest odniesienie do niskiego poziomu ucyfrowienia kapitału ludzkiego. Tu, jak widzicie Państwo, Polska również lokuje się w ogonie cyfrowej Europy. Zajmujemy 22 miejsce w Unii Europejskiej. Przypatrzmy się, jak to wygląda. Pewne przewagi Polska osiąga tylko w grupie absolwentów nauk ścisłych. Znaczy, nasi absolwenci nauk ścisłych wyróżniają się przede wszystkim na tle nowych krajów członkowskich, ale również na tle absolwentów z tak zwanej Starej Unii. Natomiast w porównaniu do krajów Starej Unii najgorzej wypadają kompetencje cyfrowe takich przeciętnych użytkowników internetu. Zasadniczo z naszych badań wyszła jakby bardzo istotna zależność, że najbardziej, jeżeli chodzi o kompetencje kapitału ludzkiego, brakuje takich umiejętności średnio zaawansowanych, to znaczy takich umiejętności, które niekoniecznie pozwalają programować, ale pozwalają radzić sobie z podstawowymi programami i pozwalają jakby dostosować te programy do specyfiki małego i średniego przedsiębiorstwa. Tu macie Państwo pokazane, jak kształtują się te umiejętności komputerowe w odniesieniu do osób z niższym wykształceniem, ze średnim wykształceniem i z wyższym wykształceniem. I zasadniczo umiejętności, kompetencje komputerowe i internetowe osób z wyższym wykształceniem w Polsce nie odbiegają zbytnio od umiejętności i kompetencji komputerowych i internetowych stałych Europejczyków. Natomiast znacznie gorzej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do osób ze średnim wykształceniem i do osób z wykształceniem niższym. No i znów możemy zadać sobie pytanie, skąd wynika ten niski poziom ucyfrowienia kapitału ludzkiego. I tu przeanalizowaliśmy sposoby zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji cyfrowych. I okazało się, że Polacy odstają od innych Europejczyków, jeżeli chodzi właśnie o sposób ich nabywania. Okazuje się, że Polacy zdecydowanie rzadziej nabywają taką wiedzę sieciową. W sieciach znajomych, w sieciach rodzinnych uczą się od siebie nawzajem i stosunkowo rzadko, rzadziej na przykład niż Europejczycy z nowych krajów członkowskich, Polacy nabywają taką wiedzę samodzielnie. Natomiast zobaczcie Państwo, że nie ma wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o nabywanie tej wiedzy, umiejętności, kompetencji drogą edukacji formalnej. To może oznaczać, że przede wszystkim, jeżeli próbowaliśmy się zastanawiać nad pewnymi rekomendacjami dotyczącymi ucyfrowienia kapitału ludzkiego, no to, że należy stawiać przede wszystkim właśnie na rozmaite sieciowe formy i formy, które będą stawiały na samokształcenie. Na podstawie tej bardzo wstępnej analizy danych próbowaliśmy wysunąć pewne rekomendacje. Te rekomendacje podzieliliśmy na takie trzy główne grupy. Pierwsza grupa rekomendacji dotyczyła otoczenia biznesu i zmian wprowadzonych w otoczeniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydaje się istotne utrzymanie postępów cyfryzacji usług publicznych, gdzie już w tym momencie jest całkiem nieźle. Badania dotyczące barier we wprowadzaniu nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach pokazują, że mali i średni przedsiębiorcy mają przede wszystkim obawy związane z bezpieczeństwem tych technologii. Być może warto kłaść nacisk na to, żeby zwiększać to bezpieczeństwo cyfrowe i żeby informować o tym aspekcie bezpieczeństwa użytkowników z sektora biznesowego. No i wreszcie, być może warto również zbudować pewien system strukturalnych zachęt finansowych, to znaczy finansowo wspierać te małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą wprowadzały technologie cyfrowe, na przykład za pośrednictwem zwolnień podatkowych. Jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury, to pomimo tego, że w ostatnich latach w Polsce bardzo dużo pozytywnych rzeczy zdarzyło się w tym obszarze, to nadal Polska odstaje od średniej unijnej, jeżeli chodzi chociażby o łączność mobilną i tu nadal trzeba podejmować strukturalne działania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kompetencji cyfrowych samych przedsiębiorców, to przedsiębiorcom, tak jak dr Siedzieska powiedziała na początku, trzeba pokazywać z jednej strony marchewkę, ale z drugiej strony pokazywać im też bardzo realny kij. Ta marchewka polega na tym, że trzeba pokazywać przedsiębiorcom korzyści, wymierne korzyści, które płyną z wprowadzenia technologii cyfrowych, ale z drugiej strony trzeba im pokazywać zagrożenia. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślać, że strategia zachowawcza, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii, w ciągu najbliższych kilku lat będzie strategią, która będzie skazywała małe i średnie firmy na porażkę, ponieważ otwarcie rynku cyfrowego może oznaczać, że te firmy nie tylko nie będą potrafiły ekspandować na rynki unijne, ale stracą też swoje dotychczasowe, tradycyjne rynki zbytu. I wreszcie w odniesieniu do przedsiębiorców istotne jest to, żeby podkreślać bezpieczeństwo stosowania technologii cyfrowych, o czym mówiłam przed chwilą. Jeżeli chodzi o pracowników, to tu duże znaczenie ma pokazywanie osobistych korzyści w budowaniu doświadczenia zawodowego, w budowaniu portfolio zawodowego, pokazywanie w jaki sposób kompetencje cyfrowe wpisują się no właśnie w trajektorię kariery zawodowej, ale też pokazywanie konkretnych, łatwych, łatwo dostępnych, tanich, a najlepiej bezpłatnych możliwości zdobywania nowych kompetencji cyfrowych. Z naszej perspektywy najważniejsze jest jednak to, żeby działać w odniesieniu do specyfiki polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które, tak jak powiedziałam, są zachowawcze, są nastawione przede wszystkim na to, żeby utrzymać się na rynku. 40% polskich MSP ma przede wszystkim taką strategię, żeby przezwyciężyć taką wyuczoną nieudolność, zwłaszcza tego starszego pokolenia przedsiębiorców. Tu być może warto stawiać, o czym już wielokrotnie mówiliśmy w Delabie, na startupy, które wprowadzają zupełnie nową logikę funkcjonowania na rynku. Dzisiaj rano prezentowaliśmy ten raport również na śniadaniu, który zorganizował Google. Tam też pojawiały się głosy, że być może trzeba wspierać taki przełom pokoleniowy w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. I że ten przełom pokoleniowy będzie w sposób bardzo oczywisty i naturalny oznaczał wdrażanie nowych technologii, ale to też potrzebuje wsparcia zewnętrznego. No i wreszcie powracamy do tej kwestii szkoleń. Szkolenia są z całą pewnością potrzebne. Potrzebne jest również samokształcenie, ale te szkolenia powinny być dostosowane do specyfiki MSP z różnych sektorów gospodarki. To na pewno nie mogą być szkolenia, które będą zbudowane według jednego prostego schematu. I też powrócę do kwestii, która była podniesiona dzisiejszego ranka. Wskazywano na tym spotkaniu również fakt, że być może nie do końca mamy zasób edukatorów, którzy będą potrafili wprowadzać do małych i średnich przedsiębiorstw kompetencje cyfrowe. I być może warto się zastanowić nad tym, jak motywować tych, którzy te kompetencje i wiedzę już mają, do tego, żeby chcieli się nią dzielić, najlepiej na praktycznych przykładach. Dobrze, to na tym zakończę.